Postępowanie toczy się z wyłączeniem jawności, dlatego o szczegółach mówić nie mogę. Natomiast mogę powiedzieć, że zarzuty dotyczą generalnie rzecz biorąc przestępstw bardzo poważnych, dotyczących funkcjonowania przestępczej grupy na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. A szczególnym osobom są postawione konkretne zarzuty w związku z działalnością tej grupy. Między innymi chodzi tutaj o zabójstwa, handel bronią, narkotykami. Łącznie 16 osobom w wieku od 26 do 48 lat postawiono 56 zarzutów, większość z nich to mieszkańcy Piły. Jesienią 2015 roku pilska policja wraz z antyterrorystami z Poznania w lesie pod Gryfinem zachodniopomorskim zatrzymała 3 Pilan i 1 Poznaniaka. Mężczyźni zostali ujęci podczas palenia ubrań, jakie mieli na sobie, gdy napadli na hurtownię papierosów. Ich łupem padło kilkadziesiąt tysięcy złotych. W przeszłości odsiadywali wyroki za kradzieże i napady oraz handel narkotykami. W mieszkaniu jednego z nich dzień wcześniej pilscy kryminalni znaleźli 40 gramów amfetaminy oraz broń krótko- i długolufową. Podczas śledztwa wyszło na jaw, że mogą mieć oni związek z zaginięciem Justyny W. Ciało 33-letniej Pilanki i jej partnera znaleziono zakopane w lesie. Badania DNA potwierdziły tożsamość kobiety. Później po nitce do kłębka policjanci z Gryfina dokonywali dalszych zatrzymań. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami.